To była pracująca sobota nie tylko dla urzędników starostwa powiatowego, którzy odrabiali wolne planowane na 24 grudnia, ale też dla powiatowych radnych, którzy musieli na zwołanej w sobotę sesji zająć się sprawą zmian w budżecie powiatu. Wcześniej jednak radni przegłosowali zmiany w zarządzie powiatu. Pierwszy punkt to jest przyjęcie przez Wysoką Radę rezygnacji z udziału członkostwa w zarządzie powiatu Mazowieckiego pana radnego Jarosława Nękina. Pan radny bodajże w czwartek złożył stosowne oświadczenie panu przewodniczącemu. Radni 12 głosami za, przy 8 głosach przeciw, przyjęli rezygnację Jarosława Nękina z funkcji członka zarządu. Potem w tajnym głosowaniu 13 głosami za na to stanowisko Rada Powiatu powołała Jolantę Deberną, która do samorządu startowała z listy bezpartyjnych samorządowców. Jolanta Deberna jest sołtysem Kraśnika Górnego. Na sobotniej sesji radni przegłosowali też zmiany w budżecie powiatu. Chodzi o prawie 95 tysięcy złotych, o które zwiększono dochody budżetu. Te pieniądze przeznaczone zostaną na dwa projekty, które realizować będzie Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu. Jeden dotyczy pilotażowego programu wojskowego, na który fundusze przekaże Ministerstwo Obrony Narodowej, a który realizować będzie oddział wojskowy. Drugi to międzynarodowy projekt CERASMUS+, realizowany z udziałem środków europejskich, którego celem jest międzynarodowa współpraca na rzecz innowacji w obrębie sektora ceramicznego, w tym stworzenie europejskiej sieci partnerów i nowych programów nauczania. Zmiany w planach budżetowych pociągnęły za sobą też zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bolesławieckiego.